Witam serdecznie. To jest Donald Bimbaj. Jak widzicie, to co się dzieje... No się nie dzieje dobrze, się nie dzieje dobrze. Chłopaki jeszcze niedawno, amatorzy, w meczach do pracy, na noski, teraz już półprofesjonalni zawodnicy, media regionalne zmiażdżyły ich. Oczekują od każdego zawodnika full skupienia w każdym meczu. Oni mogą sobie pozwolić na takie granie, no to nie są... Media jeszcze nie rozumieją, że to zwykłe chłopaki, tak jak ja, czy ty, jak mieliśmy po 17 lat, po 18 lat. Oczekują dużo, ale bez potężnych transferów tutaj nic nie zrobimy. Kilka meczów zagrałem offline, ale wam pokażę więcej o co chodzi. Zaczęliśmy w sumie, no cały czas chujowo, no, że tak powiem. Tutaj zaczęło się zwycięstwo, już tutaj media mówiły o tym, że potężne czasy się zaczynają, nadchodzą żniwa, że tak powiem. No ale nic, nic, później jedna porażka, 3-1 tutaj. Ciężko, ciężko się grało. Tutaj remis wywalczyliśmy. A i tutaj jeszcze niżej. No tutaj 1-0 przegraliśmy. No ciężko się gra, coś strasznie. Albo zmęczenie sezonem, albo już nie wiem. Bardzo długo już grają. Zostało 3 mecze. Chcemy zostać w tej lidze. Jak widzicie, no nie jest dobrze. 3 mecze. Musimy 7 punktów zdobyć. Czyli 2 wygrać, 1 remis. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Jak spadniemy, to obiecuję, że później z piątej ligi lecimy na mistrza. To już będzie za dużo. Ja zatrudnię fizjoterapeutów, wezmę większe pieniądze i dam chłopakom więcej po prostu, że mogli rzucić pracę i zająć się tylko piłką, bo jest potencjał w nich i to ogromny. To nie są zawodnicy słabi. Mimo wszystko, że nawet w jednym meczu tutaj, w tym co wygraliśmy 4-2, Sorlo, 4 bramki. To był za... No ale to jak później trzeba do fabryki iść, jogurty robić. Czy się uda zostać w lidze? Nie wiem, nie wiem. Ciężkie pytanie. Na pewno spróbujemy. Z drugiej strony też mamy żałobę troszkę taką tutaj. Część graczy po prostu jeszcze nie może wrócić do pełnej dyspozycji. Spytać, dlaczego? Ktoś umarł? Tak, umarło trenera uczucie w stosunku do Diablo. Wypuścili taki szajs, taką betę, Diablo 4. Kilka dni z rzędu na treningach się nie pojawiałem. Trenowali sami, kopali gdzieś w mur, po lasach. To nie był ten czas najlepszy dla mnie. Teraz wróciłem i próbuję odbudować drużynę. Próbuję odbudować, bo tutaj to co grali beze mnie to jest jakieś, to się w pale nie mieści. Ja już jestem panowie, już jestem na ławce, siedzę z wami. A więc zaczynajmy, zaczynajmy. Od razu trzech w formie. Dragović, Ilaramendi, Gueye. Oni czują moją obecność. A inni to kwestia czasu. Pokażemy im, jeszcze. Teraz ten sezon już przypuszczam, że możemy spać, bo to jest całkiem możliwe. Ale jakoś się nie przejmujemy. Czasem trzeba dotknąć dna, żeby poczuć niebo. Takie przysłowie, kurwa, na dzisiaj. Skupmy się, panowie, skupmy się. Grajmy, jak byłby to najważniejszy mecz dla nas w życiu. Od was zależą profesjonalne kontrakty. Tak, je dostaniecie w przyszłym sezonie. Ale fajnie, jakbyśmy zaczęli po prostu z czwartej ligi, a nie z piątej. Ten Garcia jest bardzo szybki, ale źle wrzuca. No coś za coś. Nie można mieć wszystkiego tutaj. Nie jestem poziom piłkarza.
Taka akcja. No, jak mówiłem, zanosi się. Dziwna akcja mojego tutaj przeciwnika. Zaskoczył mnie. W sumie nie wiem, co się stało tutaj. Messi wrzucę. O, może tego. Aj, no chciałem kiwać niepotrzebnie. Dobrze, Lertora. Dursun? A, spokojnie, Ilara Mendy. Nowy nabytek. Pięknie, pięknie. Szybko wyłączamy, wyłączamy, bo tutaj musimy to wygrać. Nie możemy tego przegrać. Wiele punktów w trzech meczach musi być, panowie. Spokojnie, zaczynamy. Jest Ryder. To już wiadomo, co będzie. Ryder. Ojo, Orlov. Minimalnie. Znowu Ilara Mendy. No i teraz się pomylił. No ładnie. Oj ja, co to było? Gweje. Dobrze, Danilo się wrócił. No wrzuca tak, ale tak dziwnie wrzuca. Cofa się z piłką i wrzuca. To nie są dobre czasy do mojej drużyny. Jesteśmy teraz, można powiedzieć, pod nożem. Pięknie, Danilo. Że Gueye nie potrafi wrzucić. Chociaż. Polony. Nie. Dobrze, fair play zagrał. No Sorlot. No ja, sporo. Paul tam był. Kurde, no mogłoby to wpaść. Jeszcze Garcia. Pokaż, że umiesz wrócić. Piękna wrzut. Sorlot! Mówiłem, że w poprzednim meczu 4 bramki zdobył. Mówiłem o tym. Kurwa. Tak nie może być. Panowie, mamy gwiazdę drużyny tutaj, Sorlot. W nagrodę może różne rzeczy oczekiwać. Tylko niech dobrze zagra. Chociaż remis też nas trzyma jeszcze przy życiu. Kroplówka jeszcze jest, ale
Ale co? No. Laga dostałem. Coś się stało tutaj, nie wiem. Oj, co? Punkt? A, dobra, nie widziałem, co się stało nawet. Ładnie to zrobię, nie ma co mówić, ja ładnie to zrobię, ale my musimy być ponad nim, chociaż ponownie remis, bo to żegnamy się z turniejem. Żegnamy się z ligą. Będzie płacz, bzy. Część ludzi zostanie zwolnionych, bez pracy. Danilo robi co może. Wszyscy liczą na Sorlota. Wszyscy na niego liczą. Wszyscy. No, będzie podanie do mnie? Nie, jednak nie. Wypadł. Mamy 3 minuty. Ależ mnie sfaulował. To nie było fair. To nie było fair. Jeszcze szans. Dursun też nie istnieje w tym meczu. No nic. Panie Sorlo, takie rzeczy nie, nie można robić takich rzeczy. Normalnie nie wiem, co to się stało teraz. Znowu. Nie tak miało być. Naprawdę się stara. Na jego barkach spoczywa cały ten wynik. Teraz się już boi się odpowiedzialności. Widzi, że mu nie idzie i on chciał podawać. W takiej chwili, dobrze. Jeszcze nie koniec. Torlot? Aj no. Dobrze się gra. Bardzo aktywny jest. Ale nie może wykończyć. Nie może wykończyć tego dobrze. Wygrać w końcu z przodu. Torlot. Dobry mecz, tylko ma pecha. No nie, no naprawdę to przejął. I biegniemy znowu. Nie ma innej opcji. Buffon, oj. To jest po meczu. Piękna akcja mojego przeciwnika. Ależ to rozegra, ależ to obliczył. Oj, nic nie idzie. Torlot. Benedetto, on nie potrafi rzucić, może? No nie, nie potrafię. Oj. Zrobiła się nerwowa atmosfera. Sorlot schodzi.
De Thomas wchodzi. Nie wiem, że to dobrze zrobił mój asystent. Piękne podanie. Piękna, piękna gra. Chłopak nie mógł się pozbierać. Oj, nie rozumieją się, nic kompletnie. Za wolni jesteśmy, panowie, za wolni jesteśmy. No głaje. No Benedetto, ale to już jest za późno, panowie, za późno. Ile ma w ogóle ten koleś? A, 27. Dobra, no. Dobra, dobra. Spróbujmy jeszcze, spróbujmy. Dwie bramki. O Jezu, taka wrzutka. Kurde, co to było? Dobrze, że fair play zagrał. Podaj. O, nie podasz. No nic, panowie. Żegnamy się z czwartą ligą. Wracamy do korzeni. Ale tym razem mam dla was niespodziankę. No, dobra, panowie, tym razem mam niespodziankę. Pojawił się nowy sponsor strategiczny. Z okolicznych wiosek. Kolejny farmer. Tylko, że tym razem on sprzedaje nawór. Jeździ po polach. Po prostu wylewa gówno. Ale ma z tego niezły biznes. Powiedział, że mogę iść spróbować podpisać z kimś kont. O Jezu, panowie, co tu się dzieje? Było bardzo źle. Jeszcze sprawdźmy tego kolesia. No nic, no nic. Piąta liga. I od tej pory lecimy aż do pierwszej. Podpiszmy do korzeni. Pojawi się nowy sponsor. Zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia, ten nowy sponsor.
Panowie, możecie sobie wylosować piłkarza. Albo nie. Nie, jest tutaj. A ile? Oczywiście jednego. Wam nie idzie. Macie tutaj. Tylko wysłaliśmy skauta właśnie. Skaut poleciał i przyprowadził nam zawodnika. Ciekawe jakiego. Poleciał do Rumunii. Czy to gwiazda światowego formatu? Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Pojawił się kluczowy zawodnik, bez którego Barcelona nie istnieje. A jednak moje kontakty aż tam sięgają. Pokłócony z Barceloną. Lewandowski się nie dogadywał po polsku. Kompletnie zagubiony się czuł. Przygarnąłem go. Witaj w zespole, panie Petri. Witam serdecznie. Witam. Dziękuję, panie farmerze. Dziękuję wszystkim. Z takim zawodnikiem, z takim rozgrywającym możemy zdobyć potężne laury. Potężne laury. Inne chłopaki automatycznie dostają plus 30% do umiejętności. Proszę bardzo. Rozwiniemy go na potężnego gościa. Piękny transfer nam sponsorował. Regionalne gazety tutaj lokalne w ogóle nie mogą w to uwierzyć, w to co się teraz stało właśnie. Gracz światowego formatu pojawił się w wiosce 6000. Się w pale nie mieści. Teraz pytanie, kto wylatuje z zespołu? O, to jest pytanie właśnie. Musimy się skupić teraz. To będzie ważna decyzja. Taka gwiazda jak Pedri musi mieć z kimś grać. Ten Garcia jaki szybki, 90 szybkość, 77. Przyspieszenie, no ładnie, ładnie. Kamil, niech wszyscy się rozwijają, wszyscy się rozwijają. A musimy jednemu piłkarzowi podziękować. Tylko któremu? Któremu piłkarzowi musimy podziękować? Zastanówmy się. Może wyjdźmy stąd? Boże, co za zawodnik się pojawił w naszym kręgu. Pięknie, pięknie. Musimy kogoś wykluczyć. Villaramendi. Albo Opoe. Chociaż ten Garcia... Nie, może Garcia właśnie. Tak, właśnie. Marcelo albo Garcia. Garcia szybki chyba. No, tylko tyle potrafi. 90. Ale wolę Marcelo właśnie. Marlon jest w porządku. Dobra. Wyrzucamy chyba Garcia. Ten też nie potrafi rzucić za bardzo. Nie, no nie ma porównania do Marcela. No, przepraszam cię, Garcia.
prawo rynku. Ale czy na stałe go wyrzucamy? No nie, chyba nie, chyba nie. Niech zostanie w zespole. Dobra. Czas na Pedriego. Pięknie się trafi. Taki koleś nam się przyda. O, proszę bardzo. Na logball zrobimy go. Tak. 8-7. Boże, jaki to gwiazdor będzie. Tylko właśnie, które mu miejsce dać. Gdzie on chce zagrać w ogóle. Dałbym go w środku. No nie wiem, nie wiem. Tenler to dobry jest. Dobra, postawmy na tego. Postawmy na Pedriego tutaj, za Gueye. Niech rozgrywa i pociągnie drużynę do potężnych trofeów. To już nie są przelewki. To już nie jest słaba drużyna. Motor napędowy Barcelony przybywa. Ludzie przyjeżdżają z okolicznych wiosek, miast, tylko żeby, po to, żeby zobaczyć Pedriego. Coś takiego jak Ronaldo w Arabii. Tylko, że Pedri jest młody. I już teraz w wywiadzie powiedział, że chciałby kiedyś wystąpić w pierwszej dywizji ze swoim nowym zespołem. Podobało mi się to na konferencji prasowej. Zobaczymy. Dobrze, że się pojawił ten sponsor strategiczny. Bo już miałem odchodzić z klubu, klub miał się rozwiązać. Ale są pieniądze na transfery, jeszcze na wypłaty się pojawił. Dobrze. Nie zawiedziemy go. Nie teraz. Nie tutaj, nie w mieście. Dobrze. Przeciwnik tak patrzy. No co? Mi tam mignął Pedri? Tak, tak, drogi kolego. Mignął ci Pedri. Żarty się skończyły. Mamy serce drużyny. Ono zacznie bić w odpowiednim momencie i w odpowiednim rytmie. Od razu. Pedri. Kontakt z piłką pierwszy. Brawo dla niego. Zajebisty kontakt.
gracze za nie mówili. Ale Illa Ramendi ładnie sobie wywalczył miejsce w głównym składzie. Wszyscy teraz grają przez Pedriego. On jeszcze z zespołem się nie zgrał w ogóle. Ryder jak zwykle. Sorlot. Pedri! Ojo! Jakby w debiucie była bramęczka, coś pięknego. Ale jest rozgrywający Pedri. Pedri! Tak jest. Już go zapamiętały lokalne gazety. Numer 32. Nie, 22. Pedri. Bardzo się cieszę. Dobrze. Brakowało nam właśnie tylko tego jednego ogniwa. Tego jednego zawodnika. Tam był Guay, ale Guay to jest inny typ zawodnika. To jest defensywny. My tu nie przyszliśmy bronić. My teraz przyszliśmy wygrywać. Tu nie ma co bronić. Teraz my atakujemy. Pedri, on jest wszędzie. No czasem będę popełnił. Tak jest. Illa Ramendi od razu mówi, że właśnie zaczęli lepiej grać przy Pedri. Wszyscy. Dobrze, Buffon, dobrze. Sergio też atakuje. Ramendi. On ma dobre wrzutki nawet. Maj. Pedri znowu tutaj jest. Oj, prawie się udało. Oja. Piękny wślizg. Z gracją to wszystko było robione. Tam mi dzwoni.
O, ale pięknie, wbija. Pedri jeszcze musi się zgrać. Nie każdy wie, jak on gra. Pilar Mendy. Oj, tam Ryder zamykał. Pięknie. Tako. No nie, tak nie, mogę to przyjąć. Dobrze. Masz za to. Sako, bezbłędnie dzisiaj, bezbłędnie Sako. No Dursun jest zawsze słabo mi grać. No nie. No kurwa. Szczęście sprzyja lepszym. Mudryk. Pedri blokuje. Pedri. Torlot. Jo. Prawie było. Lala. Oj, nie bardzo. Pięknie Dursun. Idziesz Dursun. Pocisk. Czemu sam? Zobacz, Pedri rozgrywa ładnie. Niepotrzebnie to sam chciał zrobić. Niepotrzebnie, panie Dursun. No, za to zapłacimy chyba. Pięknie. Pedri. On już wie. O jest, co to za Frider, gdzie ty zagrałeś? Nie wyszło, dobrze. Pierwsze nerwy. Pedri też bez sił troszkę, no nabiegał się.
Ale ma bramkę w debiucie, to najważniejsze. Puść go, oj jak go puścił, tej Laramendi. Dobrze, fair play zagrał. Torlot nie marnuje. Oj ja, Reader. Dobrze, Benedetto, dobrze. Ajajaj. Pięknie, Ryder go wyczuł. Aj, za lekko, Ryder, troszkę za lekko. Dobre, dobry zamysł. Pięknie, Pedri w obronie. Reader. No, panie Reader, chyba podasz, czy nie? Inaczej to chciał zrobić. Jaki fuks. Ładnie go wyczuł tamtego. Na zamach, pięknie. No, Reader, jeszcze jedną okazję. Tym razem nie marnuję. Tak, bezbłędnie dzisiaj. Torlot jeszcze walczył, że to pięknie, Torlot.
też bardzo dobry mecz rozgrywa. Systową. Reader, uwaga. To jest zawodnik, który może zmienić przyszłość. Reader. Aj, mocne uderzenie, ale no, nie bardzo. Pięknie. 3-0 w meczu, który jest debiutem Pedriego. Bardzo dobrze. Opracował się. Ale to mu nie wystarczy. Powiedział pierwszą ligę na konferencji. Także będzie pierwsza liga. Przeciwnik nie był najwyższej półki. No nie, bo nie. Ale taka liga, nie? O, pierwszy raz ktoś ma słabszy zespół od mojego. Ale my tutaj na chwilę jesteśmy. Marma, Messiego, Pavarda. Chyba nie wytrenowanych. Pedri. No, ale mi zrobił dobrze Dragović z tym razem. Aj, Marlon próbował, dobrze. Tak, jakie zagranie. Dobrze. Niedobrze. Lalo szyb. No i wyczuł mnie.
Ależ to prawie było dobrze, ale jest Dursun waleczny. Rozpędza się. Dursun. Paul? Nie było. Co to się stało? Ja pierdziele. Kurzu się, Dragowicz. To może zmienić bieg wydarzeń teraz. Chłopaki się zdenerwowali lekko. Pedri. No, parze haulują teraz. Dawać go, bydlaka, dobrze. Mecz się zaostrzył. Bardzo dobrze. O, już widzę, że nawet się moi zdenerwowali. Ryder. Pedri. Ramendi jest za głęboko. Popatrz, aj nic. Dziękujemy. Lertora ruszył nawet. No ładne podanie, to było dobre. Dursun nie przyjął za dokładnie. Ale Marlon z Neymarem co zrobił tutaj? Pokazał mu, gdzie raki zimują. Pięknie, Torlot, doświadczenie. Torlot na spokojnie. Przechwyt z lewej nogi. Wykończenie. Miałem podawać, ale mówię, nie, no to jest Torlot. To jest Torlot. Torlot jest najlepszym napastnikiem w grze. Prawie. Laramendi. To nie będzie trwało długo. Dursun. Oj, przerzuca nad poprzeczką, dobrze. Ale duch zespołu się obudził. Pedri? Oj, to zrobił dobrze. Ja uderzył, zauważył lukę. Dobrze, dobrze. No, wyszedł z gry. Poddał się chyba. Tak jest. Tak jest. Szybko, szybko. Nie zostaniemy tutaj chwili dłużej w tej dywizji. No, przeciwnicy, no nie ta półka. Nie ta półka troszkę. Dobra, to było chyba na tyle. Zaczęliśmy jako smutni zawodnicy po Diablo 4. Smutny prezes, smutny menadżer. No i czasy się nie zmieniły. Dostaliśmy strategicznego sponsora. Potężny transfer. Teraz będziemy walczyć o najwyższą dywizję. Jesteśmy gotowi.
Zawodnicy dostali profesjonalne kontrakty. Już nikt nie pracuje po godzinach. Kończy trening, idzie do łóżka spać. Ewentualnie coś tam z żoną porobić. Netflix. No wiecie o co chodzi, nie? Dobra, to było na tyle. Do następnego.